Hello, witam Was bardzo serdecznie. Wykopki w poszukiwaniu historii, opowieści, skrypty. Taka historia pewna na wykopkach, nie moja. Kolega mi ją opowiadał, ale czuję się tak, jakby to była moja historia. Napijmy się. Była godzina 4 nad ranem. Wziąłem wykrywacz na ramię, łopatkę do plecaka, pimpojterek i idę w las, do góry w las. Czym bardziej wchodziłem do góry, tym bardziej było mglisto. Wiatr był taki niespokojny. Drzewa ucichnęły, później się rozbudziły. Chwilka. Idę dalej. Już z włączonym wykrywaczem. I macham. Macham. 0, 0, 0. Nie ma nic. Tak to Łukasz Gub zawsze mówił. Nie ma nic, nie ma nic. Idźmy z tego lasu. Nie ma nic, nie ma nic. Na łące jest więcej. Na plaży jest więcej. Pomijmy Łukasza. I nagle taka dolina. Taka dolina. Nie wąwóz. Tak jakby lej po bombie, ale to nie był lej po bombie. To była ziemianka. Myślę, że idę tam z wykrywaczem. Co mi to, nie? Co mi tam, nie? Napijmy się. Po trzeźwemu to się nie takie historii opowiadać, uwierzcie mi. No i zszedłem tam. Nie mówię, że to jest napój alkoholowy, broń Boże. To jest kompocik. Zszedłem tam z wykrywaczem. I taka cisza dookoła obszukuje ten lej, tą ziemiankę, bo to pierwszą myślę, że to jest lej po bombie, ale to była ziemianka. I przeszukuję to, no i puste, 0, 0 sygnałów, jakieś tam jedna nakrętka z Polmosa, nie mylić z Pornosa, była i nic więcej. A tak na dole, na samym dole jest sygnał. Pod liśćmi tak rozgrzebuję to pierwsze rękami, rozgrzebuję. Sprawdzam jeszcze raz wykrywaczem. No jest. Piękny sygnał. Nagle jak tak wszystko szeleściło dookoła. Wszystko tak ucichło. Ucichło dookoła. Tak jakbym był po prostu w lesie jakiś, nie wiem, zagubiony, czy jakiś duch by mnie śledził, czy jakieś dusze wojenne. No i podkopuję łopatką, leciutko, pimpojterkiem. Mamy sygnał. Srebrna moneta. Jedna, druga, trzecia. I nagle nade mną taki wir. Wir liści. Tak jakby to wam wytłumaczyć to. Oczywiście to jest historia mojego kolegi, ja ją opowiadam jako o sobie, ale to kolega mi ją opowiadał. I taki wir. I patrzę się do góry, bo jestem w tym dole, nie? Tak tu w krypcie. I nade mną taki wir, taki liści. Wszystko się kręci, a dookoła cisza. Tylko nade mną się tak kręci. Jak te monety wyciągają, myślę, no nie no.
ktoś musi, nie wiem. I serce mi zaczęło tak. I te liście szybko wyszedłem do góry. Myślę, patrzę. Dookoła cisza. Zero wiatru. A nad tym lejem, nad tą ziemianką zrobił się taki wir liści. Tak liście się obracały, obracały, obracały. Czym więcej tam kopałem, to te liście bardziej się obracały. I wykopałem 3 srebrne monety i już tam nigdy nie wróciłem. Odeszłem stamtąd, tak jakby te dusze pilnowały tego miejsca, żeby tam po prostu nie chodzić. Bóg wie, czego dokopałbym się tam dalej. To nie wiadomo. Może była ziemianka. W trakcie II wojny światowej bomba tam uderzyła. Pocisk artyleryjski. Może tam zabiło jakieś osoby i są tam po prostu pogrzebane. A to, co ja tam wykopałem w przenośni, ja, bo to jest historia kolegi, to może był początek. Ale czemu oni nie chcą, ci żołnierze, żeby być wykopani, pochowani, tylko chcą nadal spoczywać w takim miejscu, gdzie walczyli o naród polski, gdzie zginęli przez Rosjan, Niemców, gdzie byli zagrzebani żywcem, to nie mam pojęcia. I taka to historia by była, nieprzeciętna, powiem wam. Jak macie jakąś taką historię, taką, którą mógłbym opowiedzieć po prostu w krypcie, pod tym filmikiem będzie adres e-mail, mój e-mail, no adres e-mail, gdzie możecie wysłać w skrócie choćby taką historię, a ja ją po prostu w krypcie opowiem. Możecie tam mój dziadek, czy to moja babcia była, czy ja sam, czy mój sąsiad napisać, czy imię jakiś, nie wiem, Maciek, czy obojętnie, no. I ja tą historię mogę tu w krypcie opowiedzieć. Wysyłajcie mi to na adres, który będzie w opisie tego filmiku. Jakąś opowieść w skrócie. Ja ją może troszeczkę rozwinę. I takie bardziej wskazówki, gdzie las, czy to jakieś pole było, bo każdy ma jakieś historie niewyjaśnione. Pamiętacie, każdy z nas ma historie, które sam przeżył, które słyszał kiedyś od kogoś, ktoś mu opowiedział, ktoś komuś opowiedział i doszły do niego. Wyślijcie mi to, zrobimy filmik z tego, opowiem o tym chętnie, popijając oczywiście soczek. Tak będzie to fajne to będzie. To będą opowieści skrypty, taka kontynuacja. Tak więc, no będziemy kończyć, bo już skończyło mi się to, no, co mam opowiadać. Ale to, co teraz wymyśliłem właśnie, bo to teraz na poczekaniu wymyśliłem, żebyście mi wysyłali jakieś opowieści na adres. Możecie to wysłać w formie dźwięku, wideo, w formacie pisanym,
No i dobre to byłyby, no, odcinki po prostu. Filmiki, no i przynajmniej od was coś by było dla mnie, no i poszłoby dalej, nie? Wasze historie, pamiętajcie. I te moje, moich kolegów, nigdy się nie kończą. Dzięki za oglądanie. Pozdrawiam was wszystkich bardzo serdecznie. Skrypty, wykopki w poszukiwaniu historii. Czymta się. Do następnego. Jak się to wyłącza? Aha, trzeba wyłączyć tutaj.